Witajcie! Przyjechaliśmy z Andrzejem zrobić rekonesans. Jak wygląda gorczyca na polu? Patrzcie, tu nic nie chce włazić, a nasiona leżą. Tutaj wyszła, o, mocno, już zaczyna kwitnąć nawet. No i żeby wyszła tak na całości, to byłaby rewelacja. To już, no, to już... Tak jak tu, czy nie? No. Tu ładnie wyszła. Kwitnie już prawie. No. Tam widać taka połać, jest tutaj wszystko. No jest dużo tego dobrego, ale nie wszędzie wyszła, słuchajcie, kurczę blade. Nawet miałem taki pomysł, żeby wziąć orkan, ustawić go trochę wyżej i żeby ściął wszystko to co nie jest gorczycą, bo ona powiedzmy tak jest do połowy przedramienia. No z 30 ma, no. Może czasami więcej, ale w każdym razie ona już tutaj już jest całkiem fajna, no. I tak, żeby to wszystko wyszło. Co? Przerwałeś ty. Nie, no przecież ja tu nie przyszedłem. A to pewnie jakieś sarny próbowałem albo co. Nie wiem. Licha, cienka i tak dalej, ale najważniejsze, że ona wyszła po prostu, że tutaj jest. To jest najbardziej. No tutaj zobaczcie, dziura taka, taki placek. No nie wiem czemu. Przecież wszędzie siane równo. Tu jakieś białe kwiatki, ale tego to ja nie siałem. Nie wiem co to jest. Z ogrodki. O, tutaj też między tym perzem powyłaziło ładnie. No właśnie idziemy zobaczyć. Tu widzicie tą nawłoć z kolei po prostu. No tutaj gorczyca z nią walczy, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No nie wiem, jest jaka jest. W sumie moim zdaniem to się nadaje na przeoranie i wysianie jeszcze raz. Bo o tam fajnie wyszła też, nie? Tam z tamtej strony. Chodźmy zobaczyć jeszcze tam. A tu? No tu jaka ładna jest. Ja bym poczekał jeszcze. No. Ona zakwitnie i będzie miała nasiona. I co wtedy? Zostawić ją? I wtedy ją zepniesz orkanem. No. I przeorać. Przeorać. I jeszcze raz ci się odnowi. Odnowi się, no. No tak, to racja. I rozmnożyć ją. Tylko nie będzie miała nasionka. Oj, to się mocno wtedy weźmie. No i wtedy będziesz miał ten. Zobacz, jak tu będziesz orkanem siekał, będą miał nasiona już. No. Zobacz, ty rozsypisz tego. No będzie masa. No. To będzie masa rzeczywiście. A ja ważne jest, że ona przecież teraz aż odwiąże tak, jak że głowa boli. Ja bym ten razie zostawił. Zobaczymy, chodź tutaj jeszcze w tą nawłoć, zobaczymy. Bo tu w tej nawłoci jest, ona jest dziadowska. Ale tu między tą nawłocią jest dużo tej gorczycy, tylko że on ta nawłoć ją dusi. Patrz, jeszcze tydzień, dwa, zobacz. No. I ona nie będzie miała nasiona. Wtedy jak ją zetniesz tym orkanem, to ją rozsypiesz przecież, co nie? No tak. Ona tutaj jest, widzę, dużo jej jest. Jest. Tylko jest po prostu przyduszona przez nawłoć, no. Ale dobrze, że jest. No bałem się, że to będzie gorzej trochę. Tutaj w tym miejscu jakoś nie złapała się. A może byś nie dojechał? Nie, no dojechałem wszędzie, patrzyłem. Przecież ja tutaj robiłem to na kilka razy. Wyłazi. Wyłazi, no. I to całkiem nieźle wyłazi. Zostaw to na razie. Tylko, że wiesz co, problem jest w tym, że rzeczywiście trzeba poczekać, tak mi się wydaje, aż ona zakwitnie i puści nasiona. Ja będę nasiona. No, bo nawłoć potrafi na 2 metry wyrosnąć, więc ona po prostu by ją udusiła całkiem, ale jeżeli... Nie brakuje. Ile tu brakuje? Masz ten kwiatkowi, no ile brakuje? No moment, no. Tydzień, dwa i... No. I wtedy można by to było zrobić. No niech przekwitnie i się nasionka zawiąże. Dokładnie, i wtedy praktycznie to przeorać. Albo ściąć orkanem, albo, no patrz, tutaj nic się nie, tam jakieś pojedyncze, tu jakieś pojedyncze, słabe. No, żeby tu łaziły ręcznie siały, no to co ty chciałeś? No. Tu jest to dosiewane.
Tutaj może by gdzie nie gdzie po prostu orkanem teraz przejechać. No bo to odbije, albo przejedź. No. Albo wtedy, kiedy to, po prostu wszystko wtedy orkanem przejechać. Będzie jeszcze masa zielona i po prostu najwyżej to wtedy zaorać jeszcze dodatkowo. No wiesz, przepraszam, jeździ 20 razy? No też racja. No tutaj też wychodzi ta powoli. Tu się nie pchamy, bo tu woda stoi. No wyłazi. Ale to trzeba, słuchajcie, no tu wyłazi, no tutaj też wyłazi. Ale tutaj nie wjedziemy, tu nawet nie ma szans. Tu trzeba najpierw, powiem ci, że te rowy. Najpierw trzeba rowy tutaj oczyścić, bo to inaczej nic z tego nie będzie. Nie osuszy tak inaczej. No. Jak tu wjedziesz? Nie. Jak tu na boso nie można przejść? Kopara rowy. I czyszczenie rowów w pierwszej kolejności. Chodź, wrócimy się, pojedziemy na tamtą stronę, tam między lasami, po prostu zobaczymy, jak tam wygląda ta. No. No. Ziemię? Jesteśmy na drugim kawałku. Byliśmy przed chwilą tam, jesteśmy tu. No i zobaczcie, jak to wygląda tutaj. No, zdecydowanie lepiej, no ale to dlatego, że tu jest pustynia i tutaj po prostu nie było tak źle. Tutaj te chwasty pojedyncze, tam widzicie, jakaś nawłoć tam się rzuciła, czy coś takiego, ale tu już jest dużo lepiej. No tu jest piach, ale mimo piachu, zobaczcie, ona wychodzi. No, także to jest to. Tutaj ten dziadostwo, nie wiem, jak on się tam nazywa. W każdym razie tak wygląda. No zaczyna kwitnąć. Jeszcze chwilka, słuchajcie, i ona rzeczywiście tutaj sypnie ziarnem. Może by taka była wszędzie, to byłoby super, no ale, ale jest jaka jest. Tu zobaczcie, też ładnie po prostu wyszła. No i zobaczymy, może ją zostawimy rzeczywiście, niech ona sypnie ziarnem i tak jak Andrzej mówi, po prostu skosić i zostawić. To trzeba, bo będzie przeszkadzało, niby próchnica, ale to może przeszkadzać. No ale w każdym razie to tak wygląda dosyć interesująco. Ale tak czy siak rowy trzeba będzie czyścić i nie ma tutaj absolutnie żadnej taryfy ulgowej. Na razie zostawiam, no bo jest taka jak sytuacja jaka jest i musi zostać, no. No taka, żeby była fajna, zobaczcie, taka jak tutaj pięknie wychodzi po prostu. No ale to mówię, to jest pierwsze pole po, pierwszy taki konkretny zasiew po tym ugorowaniu tego. Tym bardziej, że to jest, mówię, to jest pustynia, tam dalej widzicie po prostu, że tam ledwo co powschodziło, ale to się da jeszcze ogarnąć, bo mówię, ja tutaj tą ziemię wzbogacę i ona będzie dawała. Zobaczmy, jak wygląda kompostownik, rośnie kompostownik. No i dobra, zawsze będzie ta ziemia liściowa, to się też ją nawet wzbogaci właśnie tam. I to już nie będą takie piachy, słuchajcie, tylko jak ona dostanie tyle liści. Piacha, jak tam poschodziło tak samo. No, poschodziło na tych piachach, a tam jest najgorszy kawałek. No. Ten tutaj taki właśnie i tamten, to jest katastrofa, no. I to w każdym razie na pewno sypnę tą ziemię liściową tutaj. W tamtym miejscu dosypię jeszcze i to w każdym razie to się użyźni, no. Tak wygląda. No dobra, to taki rekonesans dzisiejszy z Gorczycy. No widzicie, Andrzej się pyta po prostu, jak ja to zrobiłem, że tutaj takie rajki eleganckie są. No widzieliście, siałem to lejkiem i trzeba umieć po prostu lejkiem tak zasiać, żeby była linia elegancko, rządki. A wyszły te. No patrz. Elegancko. Lejkiem. Ja byś tym normalnym siewnikiem siadł, tak. Co masz z tym. Także jak chcecie, to mogę wam zdradzić tajemnicę, oczywiście nie za darmo. Jak wysiać lejkiem, żeby było jak siewnikiem. Dobra, to tyle z tej... No ścieżki masz, to nie? No ścieżki, no. Zobacz, tutaj te, zobacz, tutaj te. No elegancko, no. No człowieku, no przecież... Umiesz tak? Słuchajcie, rozmawiamy tak z Andrzejem po wizycie na polu. Wracamy w tej chwili z powrotem. No i co? Wychodzi na to, że po prostu, żeby jest taka propozycja, żeby sprzedać te dwie 60 i kupić z powrotem 12. Sam nie wiem, co robić, bo tu jest kwestia tego, że ja lubię te 60, a zwłaszcza tą żółtą. Przy tej czerwonej z kolei narobiłem się trochę i też ją polubiłem w tym czasie, bo przecież to
nie było właściwie ciągnika, a w tej chwili już jest fajny ciągnik, jeszcze tam parę takich drobiazgów i ona będzie fajnie śmigać. No ale Andrzej mówi, sprzedaj to, kup tego smoka wielkiego, po prostu sprzęt do tego jest i tym się porobi, a tymi ciapkami, słuchajcie, w razie czego, czy bronkę się pociągnie, czy zaczepi siewnik, taki, siaki, czy owaki, no, po prostu śmiało, i się porobi, nie? A tym gadem zrobisz. No. I ewentualnie jak już po prostu wszystko zrobię, to tak jak planowałem wtedy właśnie z tym dużym, że zrobić robotę, którą miał zrobić i go sprzedać, i tak zrobiłem. No ale okazuje się, że tę robotę trzeba jeszcze dorobić po prostu i wtedy będzie już wtedy będzie można rzeczywiście sprzedać ten duży ciągnik, bo on już rzeczywiście nie będzie potrzebny, no. Ale na razie póki co to trzeba będzie rzeczywiście chyba sprzedać te 60 i tą żółtą i czerwoną, chociaż bardzo tego nie chcę, bo lubię je, no. Dobre ciągniki. Ale ten, no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. W razie czego mówię, zawsze, chociaż jest tak, że będzie można odkupić taką maszynę później. No i tyle, no, trzeba jakoś sobie radzić, a tak łazić po prostu i się prosić, weź zrób. No zawsze to po prostu zrobić to jak należy. Nie tam się zejdzie 2 dni. I moment i zrobione. Napiszcie co myślicie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach w górę, możecie mnie hejtować ile tam chcecie, jeżeli robię jakąś głupotę, piszcie o tym śmiało, nie bać się, także czekam na wasze opinie, komentarze, łapki w górę i trzymajcie się, do następnego filmu, cześć! I'ma go get it tonight.